Witam subskrybentów, witam osoby nowe, witam hejtełów. Siema, tu Romek, Bocian Logic. Kolejny odcinek, można powiedzieć, z serii co się dzieje na grupie i jakie mamy plany. Na początek taka informacja, prosił mnie Misiek Koragol, żeby przekazać, że zawiesza swoją działalność na jakiś czas, sprawy prywatne. Nie wiem na jak długo, ale wiem, że ma tu wielu fanów i on też o tym wie, dlatego w najbliższym czasie nie będzie nowych filmów od Miśka raczej. Także przekazuję tą informację. Nie pytajcie dlaczego, po co, sprawy prywatne. Tak napisał, ja nie wnikam. Ja rozumiem, że ludzie mają jakieś tam swoje życie, prywatne sprawy i tak dalej. Także, no, nie najlepsza informacja, ale zostałem poproszony, więc ją przekazuję. Myślę, że do tego służy ten kanał, także na bieżąco, żebyście wszyscy byli i wiedzieli, co się dzieje. Druga rzecz to strona i forum. Mamy w planach utworzenie strony Bocian Logic z forum. Jestem na etapie rozmów, żeby to powstało, żeby można było logować się przez Facebooka i tak dalej. Koszty tego to jest około 2000 zł na pół roku. Także myślę, że będziemy musieli zorganizować zrzutkę na te koszty po prostu, no bo ja ze swoich pieniędzy tego nie wyłożę. Deweloperem nie jestem i milionerem z Yorkshire. Także będzie ankieta i jeżeli ludzie się zdeklarują, to zrobimy to. Chcielibyśmy też kupić GoPro i gimbala, bo dla Piotrka Strzały będzie nasza relacja robiona przez niego, wywiady na Body Power Expo, a wiadomo, telefonem to jakość i tak dalej dużo gorsza, a Piotruś, jeżeli to będzie kupione, to zostanie to już dla niego, u niego. Nie mogę wam tu powiedzieć o planach Piotrka, ale będzie rozwijał swój kanał, będzie startował w tym roku. Także czekajcie na informacje, a powiem wam, że warto i będzie ciekawie. A relacja, jaką planujemy na Body Power, będzie warta każdych pieniędzy. Także myślę, że około 2,5 tysiąca złotych, jeżeli udałoby nam się zebrać, to byłoby super. To by pokryło te koszty. No już jedną zrzutkę zrobiliśmy i szybko, sprawnie to poszło. Także myślę, że i z tą nie będzie problemów. A wiadomo, że powstanie tej strony i forum, bo sprawi, że nie będziemy się martwić, że ktoś nam to zamknie, czy ktoś nam to zgłosi, bo będziemy u siebie, na swoim. Także jeżeli uważacie, zgadzacie się i uważacie, że jest warto, to piszcie, jeżeli nie, to też również. Co jeszcze miałem wam przekazać? Kolejna rzecz to posty. Wiecie, ta grupa już dwa razy była zgłoszona i komentarze, przypominam, proszę kropkować, używać tych gwiazdek, hashtagów, cyfr, żeby nie było podstaw do zgłaszania. Tak samo nie wrzucać jakichś przeróbek z nagością lub częściami ciała. A wiem, że lubicie mu zamiast tego wielkiego łba wstawiać pewną część ciała niżej, między tymi chudymi patykami. Także no, przypominam, że dopóki nie mamy swojego, to trzeba się hamować, a u nas będzie
tak powiem, bez cenzury. Jeżeli to uda się i wyjdzie, i jeżeli tego zechcecie. Co jeszcze? Napiszcie, czy lepszy dźwięk, bo nagrywam już do mikrofonu. Jak to mówi tusznik, kupiłem stać mnie. Pozdrawiam, Daniel. I piszcie, czy dźwięk już jest lepszy, bo w każdym filmie narzekaliście, a stwierdziliśmy z chłopakami, że jeżeli to ma być komunikacja, a nie słychać i jest niewyraźnie i ludzie się wkurzają, to no niestety trzeba to zmienić, tak? Bo tak to raczej nie pójdzie. Czekajcie na film Piotrka. Niedługo będzie nowy film Piotrka Strzały. Warto poczekać, obejrzeć. Ciekawe wiadomości. Lajkujcie stronę, Strzała wyjaśnia. I zapraszajcie ludzi do naszej grupy, bo jest tajna, także wysyłanie linków i tak dalej. Ludzie spoza nie widzą jej. A jest taka opcja. Dodaj członka, jeżeli znacie osoby, które chciałyby tu być i wiecie, że ktoś był i albo was pyta, to nie piszcie do mnie czy do chłopaków, żeby dodać, tylko sami musicie to zrobić, a my akceptujemy osoby, że tak powiem, z polecenia dodane przez kogoś, nie będzie z tym problemów, wystarczy dodać i chwilę poczekać. Także pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. I bum, przypinka, bociusi, balbinka. Na razie.